recenzją kolejnego już podkładu i jest to już chyba taki, stał się dość kultowy. Ten podkład jest to Bourjois 1, 2, 3 Perfect CC Cream 3 pigmentowy Color Correction. Słuchajcie, to jest no niby tutaj CC Cream, aczkolwiek jest to już odbierane w większości osób jako po prostu, słuchajcie, podkład. Ja mam w kolorze 32 Light Beige, to jest przepiękny kolor, bo jest to bardzo taki neutralny, wpadający delikatnie w żółć, ale bardziej taki beżowawy podkład. Ja już go wcześniej używałam, a dzisiaj pokażę Wam na żywo, jakie on ma krycie i jak się w ogóle zachowuje. Na swojej twarzy mam nałożony tylko po prostu taki, wiecie, zwykły nawilżający krem na dzień. Mam tutaj trochę do zakrycia takich rzeczy niefajnych. No i dobra, to może po prostu przejdę do nakładania tego właśnie podkładu. Słuchajcie, po nałożeniu to była taka 1,5 pompki. Tutaj mi tego ciągle nie zakryło, ale powiem szczerze, że póki co żaden podkład nie chce mi tego zakryć. Nawet próbuję to zakryć korektorem takim, wiecie, mocniejszym w kremie i też to nie za bardzo mi się chce zakrywać. Podkład prezentuje się z bliska. Myślę, że wygląda dość tak, wiecie, zdrowo, świeżo. Ma takie dość naturalne wykończenie, które mi osobiście bardzo odpowiada. On w cenie regularnej kosztuje, myślę, około 45 zł, a ja go kupiłam na tym minus 49 w Rossmanie, czyli połowa tej ceny. Tak jak już mówiłam, mam kolorek 32 Light Beige. Dokończę makijaż teraz i wrócę do Was, wejdę na stronę producenta, przeczytam, co jeszcze można tam ciekawego wyczytać. Już jestem z dokończonym makijażem. Weszłam, słuchajcie, na stronę Bourjois i przeczytam Wam, co tutaj producent opisuje. Krem z nowej generacji podkładów łączy korygowanie koloru do cery jak podkład. Dzięki trzem kolorowym pigmentom eliminującym niedoskonałości cery, brzoskwiniowy pigment przeciw oznakom zmęczenia, zielony pigment przeciw zaczerwienieniom, biały pigment przeciw przebarwieniom. Działanie pielęgnacyjne kremu, nawilżenie 24 i filtr SPF 15. Efekt: rozświetlona i ujednolicona cera. Testowany dla Ciebie, 91 kobiet potwierdza, że cera jest idealnie wygładzona i wyrównana, przebarwienia zostały zredukowane i cera jest nieskazitelna. No i teraz możemy się do tego odnieść, że powinna być rozświetlona i ujednolicona cera. Moim zdaniem, słuchajcie, jest to podkład o właściwościach kremu po prostu, jeżeli już tak bym to bardziej nazwała. Cera jest na pewno ujednolicona, rozświetlona też, bo ja mi takie właśnie wykończenie, jakie daje ten właśnie podkład, bardzo osobiście odpowiada. Nie jest to na pewno podkład bardzo mocno kryjący. Uważam, że jest to po prostu podkład kryjący średnio. Można nim trochę sobie po prostu, wiecie, zbudować większego krycia. Ja osobiście jestem nim bardzo oczarowana i oczarowana jestem też tym kolorkiem 32 Light Beige. Kupiłam go, słuchajcie, w takiej dopiero w którymś tam Rossmanie, bo ten kolor był najbardziej, najszybciej wyprzedany i dlatego wcześniej nie mogłam go dostać, a to jest chyba drugi kolorek od najjaśniejszego, czyli ten jest drugi w kolejności. Na chwilę obecną jestem naprawdę bardzo zadowolona, w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego podkładu, bo ja już go troszkę wcześniej używałam. Przyjdę do Was za parę godzin, zaraz zobaczymy, która jest godzina. Jest godzina 12:10 obecnie i przyjdę do Was za parę godzin. Wiecie co, zawsze chcę do Was przyjść po prostu po 8 godzinach, ale tak jakoś mi ten czas leci, że zazwyczaj po 8 godzinach
godzinach coś robię i nie mam czasu i przychodzę zawsze 10-11 godzin. No a trochę też podkład powinno się jednak testować, myślę, że tak, to jest trochę za długo jak chyba na test podkładu, ale no nigdy jakoś nie udaje mi się tak wygospodarować czasu, żeby przyjść po 8 godzinach. Zobaczymy, po ilu uda mi się przyjść. Dzisiaj może uda mi się po 8, jeżeli nie, to przyjdę jak najszybciej, tylko będę mogła. To do zobaczenia za parę godzin. Hej, witam serdecznie po 8 godzinach. Słuchajcie, udało mi się przyjść właśnie o godzinie, jest tutaj po 8, czyli akurat, no może jeszcze tam nie całe, ale już prawie 10 godzin. I przychodzę do Was z podsumowaniem tego właśnie podkładu Bourjois 1-2-3 CC Cream. I no najpierw chcę Wam opowiedzieć o tym, jak on utrzymał się na mojej buzi. Jeżeli chodzi o to, to on, słuchajcie, nigdzie, kompletnie nigdzie. To też jest może kwestią tego, że jakoś dzisiaj w dzień nie leżałam, raczej ciągle byłam zajęta i nawet nie miałam, nie wiem, chwili, żeby się położyć, czy coś takiego, że no nie było po prostu takiej sytuacji też, żebym mogła dotykać buzi poza jakimiś takimi, tylko wiecie, dotykaniem dłoni, ale czasami niektóre podkłady nawet wtedy się ścierają. Ten, słuchajcie, nie star się, w ogóle nigdzie się nie star. On wszędzie tutaj jest cały czas taki sam. Możecie nawet zobaczyć, jak dalej błyszczy się ładnie moja buzia, jak on cały czas fajnie utrzymuje bronzer i właśnie rozświetla, że to wszystko dalej tak naprawdę świeżo wygląda, czyli to jest taki, no tylko też, że zazwyczaj wszystkie podkłady testowałam raczej troszkę dłużej, po 10-11 godzin, a ten to jest tylko 8. No ale wydaje mi się, że większość osób raczej tylko przez, chociaż może niektórzy noszą dłużej. To nie ma żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że nawet jeszcze te parę godzin on i tak by wytrzymał. On jest, słuchajcie, jak w nienaruszonym stanie. Możecie tutaj wszędzie zobaczyć. Tutaj dzisiaj akurat najbardziej wycierają podkłady, to on tutaj jest w ogóle nieruszony, w ogóle się nigdzie nie poprzecierał. Tutaj na nosie to ja nakładałam jeszcze i tak dużo korektora i tak mi to wszystko jeszcze przebija. Ogólnie moja ocena tego podkładu jest jak najbardziej, słuchajcie, na plus. Ja jestem jak najbardziej zadowolona, bardzo mi odpowiada, tak jak już mówiłam kilka razy. Kolor jest fantastyczny i to na pewno będzie mój teraz jeden z ulubionych podkładów. Mam teraz 3 ulubione podkłady i to jest właśnie jeden z nich. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, do następnego już zobaczenia.